Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A. Prace, które widzimy, to jest efekt Pana refleksji nad Ewangelią którąś konkretną, nad wszystkimi czterema, tak, i wybór tych najlepszych fragmentów? To jest refleksja nad całością Ewangelii. Ewangelia według Macieja to jest przewrotny tytuł, z tego względu, że jak wiadomo, Maciej był 13 ewangelistą, trochę na przyczepkę, trochę tak z przypadku, chociaż to los o tym zdecydował. I ja też tak się trochę czuję, że jakby przez całe życie ta miłość do sztuki sakralnej gdzieś tam we mnie była. Natomiast teraz, po iluś tam latach praktyki zawodowej jako architekt, mogłem wrócić wreszcie szczęśliwie do realizowania swoich pasji. I tak trochę na przyczepkę, a dlaczego według Macieja? Bo jest to wizja autorska w tym sensie, że ona jest kanoniczna, bo zarówno użyte materiały, jak i rzeźby to nie są jakieś wymysły moje. Cytaty z kolei w świętym języku Kościoła w łacinie pochodzą prosto z Wulgaty. Także w tym sensie to ja nie dodaję tu ani jednej kropki, ani jednego przecinka. Natomiast połączenie cytatów, fragmentów rzeźb, fragmentów przedmiotów, obiektów, jak to można ogólnie powiedzieć, to jest już autorska wizja i to jest właśnie to według Macieja. No właśnie, jak tak oglądamy te prace, to one są bardzo intertekstualne, bym powiedziała, tak? Tutaj jest i łacina, i jednocześnie i rzeźba, malarstwo, tak jak Pan mówi, takie wzbogacające mocno. To też był Pana zamysł? No oczywiście, bo ja nie jestem ikonopisem i nigdy nie będę. No jesteśmy, przynajmniej ja jestem dzieckiem Zachodu i wydawałoby mi się, że próba na siłę pisania ikon jako człowiek Zachodu to byłoby po prostu sztuczne. A więc te moje ikonolaże, zresztą sama nazwa to jest połączenie dwóch słów, ikona i kolaż, czyli jakby to jest coś nowego, to coś, gdzie w zamyśle miałoby się spotykać właśnie Wschód i Zachód. I dlatego, że nie jestem w stanie jakby pisać ikony, nie tylko nie potrafię, i tu chylę czoła przed ludźmi, którzy robią to współcześnie, ale jakby to wynika z zupełnie innej mistyki, zupełnie innego przeżywania właśnie Ewangelii. Więc nie chciałbym nawet, gdyby mi nieźle wychodziło, to też bym tego nie robił. Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie Pan by najchętniej widział swoje prace? W domach, w takich prywatnych miejscach, gdzie modlimy się po prostu w domu, czy raczej w kościele? Proszę Pani, jednym z zamysłów, dla których powstawały te prace, to było przywrócenie jakby do kultu przedmiotów, które, mówiąc wprost, w wielkiej części wylądowały na śmietniku. Wśród sterty, gratów na Chlimtargu, na targach staroci, gdzieś w śmieciach, na strychach. I to jest jakby moja próba przywrócenia ich do kultu. Oczywiście kultu prywatnego, ale przez to, że one kiedyś były w kulcie, mamy też świadomość, że właśnie są kanoniczne, prawda? Były kiedyś poświęcone, a więc w pewnym sensie to były przedmioty sakralne, które jakby nigdy nie stracą już, prawda, tej swojej sakralności. Natomiast co do ich funkcji, ja to skromnie ujmę w ten sposób, że bardzo bym chciał, gdyby te przedmioty były obiektami, powiedzmy, kultu w domach prywatnych. Natomiast jestem zupełnie spokojny, że podołałbym zrobieniu małego ołtarza bez problemu w kościele, jeżeli byłaby taka potrzeba.
taka okazja, żeby odwiedzić klasztor braci kapucynów, nie zdarza się często, żeby zajrzeć gdzieś tam za bramy. Byliście już Państwo, czy to pierwszy raz, kiedy oglądacie w środku? To jesteśmy pierwszy raz, a byłam w podziemiach i oglądałam, no ale to już 60 lat minęło, jak zmarł kapucyn, taki stary, zasłużony. No i wtedy można było zwiedzać. To była taka okazja, no bardzo dawno. Ja tutaj byłem, co prawda, tutaj miałem okazję trochę popracować. Takich dobudowane zostało dla kilka tych komnat dla kapucynów, ale to też w latach chyba 70. To tutaj trochę zwiedzałem też tutaj ten klasztor, ale w podziemiach właśnie nie byłem. Pierwszy raz odwiedzamy katakumby. No trochę inaczej sobie to wyobrażałem, ale ciekawie. Jak pan sobie wyobrażał? Bardziej strasznie. Tak, bardziej strasznie. A ty widziałaś, już oglądałaś katakumby? Tak. Nie bałaś się? Ty byłaś już tu wcześniej, nie? Tak. Pani miała okazję wcześniej odwiedzić klasztor? Nie, również pierwszy raz. To znaczy tak, w tym kościele braliśmy ślub. Noc muzeów dzisiejsza. To w ogóle dobry pomysł organizacji takiej imprezy? Myślę, że tak, że warto na pewno skorzystać z tej okazji i zobaczyć wiele muzeów, kościołów, prawda? Tutaj klasztor kapucyński pierwszy raz ma Pani okazję odwiedzać, tak bardziej od środka? Znaczy kiedyś miałam okazję zobaczyć katakumby i tak to było też na zasadzie trochę nocy muzeów kilka lat temu. Także kolejny raz, no jestem teraz z mężem, także on też ma okazję zobaczyć. Czy coś się zmieniło? Chyba raczej nie. Jestem zachwycona. Po prostu zwiedzamy po kolei. Byliśmy w kościele kapucynów, także teraz tutaj na wystawę, właśnie na górze u Nellera słuchaliśmy. No niestety staliśmy za daleko, także niewiele tam słychać. Może myślę, że pójdziemy dalej i na pewno coś jeszcze zobaczymy. Czy zwykle odwiedza Pani galerię, muzea? Tak w ciągu roku? To wszystko, co oferują te obiekty kultury? Myślę, że nie, no bo to, na to nie ma czasu, jak się pracuje, także... Przykro mi bardzo. Czyli jednak ta noc muzeów to jest rzecz potrzebna? Bardzo. Uważam, że to jest świetny pomysł. I no, mogło być to nawet częściej. Thank you.
Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów, Hurt Detal Service, Łomża Aleja Legionów 120A.